serdecznie na gali podsumowującej 9. edycję plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera regionu legnickiego 2016 roku, zorganizowanego przez Miasto Legnicką oraz portal LCA.pl. Proszę Państwa, dziękujemy. Jeszcze się nie zasłużyli, ale dziękuję. Zwycięzcy plebiscytu, jak również organizatorzy 9. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera okręgu legnickiego, ziemi legnickiej. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny, a uszczegółowie po raz trzeci, mogę objąć patronatem takie niezwykłe przedsięwzięcie, które przyjęło się bardzo. Cieszy się dużą popularnością, angażuje młodych ludzi. Państwo jesteście tutaj wyjątkowy wieczór na szczególnym gronie, w którym mamy liczną grupę właśnie sportowców, którzy codziennymi emocjami czy zmaganiami dostarczają właśnie na tych emocji. Dzięki nim miasto nasze też istnieje w tej przestrzeni ogólnopolskiej. Mówię o tym dlatego, że w dniu wczorajszym odbyło się podsumowanie działalności sportowej grupów działających na terenie Dolnego Śląska i dzięki Wam, naszym osiągnięciom sportowym, ludziom, którzy są zaangażowani w działalność klubu, nasze miasto zajęło na Dolnym Śląsku czwarte miejsce. Thank you.
Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło jako pracownikowi NTS Świetlica poinformować, że statuetkę portalu NCAP i Gazety Legnickiej za sportową osobowość roku 2016 otrzymuje pani Martyna Pajączek.